Radio Kraków. Dzień dobry, Fryderyk Zyska, projektant samochodów i nie tylko, w dużym skrócie mówiąc. Zdobywca Grand Prix Mazda. Tak, Mazda Design, to tak dla przypomnienia, jeśli są nowi słuchacze, którzy nas wcześniej nie słuchali, to żeby wiedzieli, bo ci wszyscy, którzy słuchają od jakiegoś czasu, to na pewno wiedzą. Dziś porozmawiamy o trzech literkach, które kojarzą się z motoryzacją. Nie chodzi to o WSK, a o AMG. Tak, tak. AMG to takie trzy literki, które przyspieszają tętno. Mnie na pewno. Tak, jeżeli ktoś wie, co tak naprawdę znaczy to no znaczenie, właśnie. Ale to... Zacznijmy od tego, co to znaczy. No, dla niektórych to znaczy tak nic więcej jak tuning, mhm. A dla innych znaczy znacznie więcej, bo to są doznania i przyjemność z jazdy, której nie uświadczymy w takim seryjnym samochodzie. AMG, no to jest Mercedesa, taki specjalny dział, gdzie powstają ekstremalne pojazdy. Bardzo. Tak nazwać. I to, bo to jest tak, nowy Mercedes przeważnie kojarzy się z limuzyną, z... Tak, stateczny samochód, prawda? klasy elegancki, luksusowej. Elegancki, starszy, to taksówka. Tak. A tu nagle jest AMG, która wymyka się ze wszelkich ram. To jest auto, które, muszę przyznać, jeden z piękniejszych odcinków Top Gear. Gdzie Clarkson przez cały odcinek w zasadzie jedzie AMG. I to jest tak piękny odcinek, że naprawdę oglądałem go chyba z 10 razy. Tak, no bo to można powiedzieć, że począwszy od tego, jakie są walory jezdne i jaka jest charakterystyka tych samochodów, to skończywszy na tym, w jaki sposób te samochody powstają, bo każdy silnik jest składany. Każdy samochód jest składany przez konkretną osobę, każdy silnik jest sygnowany przez inżyniera, który go montuje. Ma swoją tabliczkę z podpisem i w razie jakichkolwiek problemów, to wiadomo, do kogo się zgłosić. A to też buduje takie poczucie więzi z marką i coś, czego brakuje już w seryjnych samochodach. Są bardziej takie bezduszne i bezosobowe. Tutaj mamy kontakt bezpośrednio. Jeszcze części produkowane w różnych częściach świata. Dokładnie. Więc to już w ogóle staje się trochę jak puszka sardynek. Więc to jest takie dobro ekskluzywne i dostajemy coś wyjątkowego, prawda? Bardzo wyjątkowego. Ja wrócę jeszcze do tego odcinka i powiem, że to, co udało się pokazać producentom Top Gear, to właśnie Clarkson, który ścigał się ze słońcem, kto pierwszy się pojawi na wybrzeżu. I to jest banalna czynność, prawda? Jazda samochodem. Nic takiego. Jedzie nocą, jest zmęczony, mówi sam do siebie, opowiada o swoich doznaniach, a to jest tak piękne, to auto przejeżdżające gdzieś ulicami miasta i ten silnik, który brzmi po prostu jak milion dolarów. Jest Dokładnie. Po prostu brzmienie nie do podrobienia. No właśnie to też to samo brzmienie ma AMG GT, samochód, o którym... Ferrari czy Lambo są brutalne. Tak. Brzmią po prostu jak furiaci. To jest taka elegancka furia. Ale taki bulldog, furia. Taki ciężki. Nie, może bulldog to jest złe słowo. Takie grube brzmienie. Nie do zapomnienia. Ostatnie doświadczenie właśnie z AMG GT jest takie, że przez 3 godziny nie mogłem przestać myśleć o tym, jak brzmi ten samochód. Bo to jest takie doznanie, które gdzieś wewnątrz człowieka się pojawia i tam pozostaje. To nie jest tylko silnik, bo to tutaj zmian jest więcej. Tak, a no wszystko tak naprawdę jest wyjątkowe i nie takie jak standardowe. Wał napędowy na przykład. No, ale pomijając te kwestie takie motoryzacyjne, konstrukcyjne, to walory estetyczne, to jest tak dopracowany samochód i jest tak piękny. Dla mnie to jest dzieło sztuki, bo teoretycznie samochód jest skończoną bryłą, skończoną rzeźbą, ale jest w nim pozostawione też miejsce na pewne niedopowiedzenia, które dopiero obserwując go możemy zauważyć. Albo w momencie, kiedy jest odpowiednia gra światła i cieni, one są wydobywane i wtedy dostrzegamy samochód w innym świetle. Kto projektuje te samochody? Czy to jest, to zjeżdża z tej samej jakby deski? Czy... No, jest osobny dział. Mhm. Myślę, że to jest marzenie też projektanta pracować w AMG. Mhm. Ale no... Państwo, nie wiem, czy zwrócili uwagę, jak Fryderykowi błysnęły oczy w tym momencie. tak, no to podnosi ciśnienie, ale też nie należy zapominać o tym, że te samochody też mają wspólne DNA z pozostałym z linii Mercedesa, więc odnajdziemy wszystkie elementy charakterystyczne dla marki, tylko że właśnie w takim bardziej momentami przerysowany, ale celowy sposób i bardzo przemyślany. To szczególnie AMG GT, który już ma tak czystą formę, że... Tam jest silnik o pojemności
no chyba 6,3. Tak, czyli powyżej 6 litrów, moce około 500 koni. Tak. I to jest wersja S. I to daje, tak, i to daje możliwości nieprawdopodobne. I to musi być przerysowane, bo gdyby to auto wyglądało jak limuzyna, to nie, to by nie zgrzytało. Było. Tak, a tutaj proporcje wyglądają zupełnie inaczej, bo środek ciężkości jakby ten... Przód jest zawsze długi, tak, prawda? Tak, jest długi przód, kabina jest znacznie bardziej z tyłu, ale to jest takie fajne, to jest taki samochód, ja nie chcę być w żaden sposób krzywdzący, ale taki męski, prawda, że mamy przed sobą te konie mechaniczne, którymi dowodzimy, a my siedzimy z tyłu w jakimś kokpicie obudowani. Trochę jak w Rydwanie, tak? Że trochę tak właśnie jak te w Rydwanie, to jest takie i pierwotne. I jest coś w tym pięknego, prawda? Że to jest taka motoryzacja, począwszy od tych najbardziej jakichś antycznych momentów. No bo dla mnie to motoryzacja zaczęła się w momencie, kiedy zaprzęgliśmy konie do wozu. Mm-hmm. Ładnie powiedziane. Natomiast ja też tak właśnie myślę, że powiedziałeś, że męski, on jest bardzo twardy. Tam zawieszenie jest sztywne niesamowicie, bo żeby wytrzymać to co można z tego auta wykrzesać. Tak. Ma też swoją charakterystykę. No, myślę, że nie jest to na tyle komfortowy samochód, że można sobie... Wakacje do Chorwacji na przykład. No, ale nie należy zapominać, że to jest GT, czyli jest przeznaczony do długich dystansów i do pokonywania tych dystansów w komfortowym stylu, więc myślę, że z tego samochodu można nie wysiadać. Tak, to jest rzeczywiście kawał legendy i kawał takiej motoryzacji, która może się śnić po nocach. Tak, no ale no, tam jest wszystko piękne. Są nawet przetłoczenia na skórze z logo AMG, które ma takie charakterystyczne, tak jak dawniej Polski Związek Motoryzacyjny miał takie piękne logo i wtedy uważam, że ten kunszt projektowy, też grafiki i projektowania identyfikacji był tak ozdobny i piękny, ale jednocześnie wyważony, że teraz tego brakuje w dobie minimalizmu. Te wszystkie aplikacje, które widzimy, one są takie odrobinę bezduszne, a tutaj jest połączenie nowoczesności i tej tradycji takiej szkoły projektowej, gdzie to miało naprawdę duszę. Ale jest ten niemiecki sznyt w tym aucie. To jest, nie jest tak, że on jest, to jest... On jest ciągle niemiecki, no, to widać. To nie jest Ferrari, to nie jest włoski samochód szalony, lekki, teoretycznie mógłby lecieć niemalże w kosmos. No to jest samochód, który jest przeznaczony do konkretnego celu, do pokonywania dużych dystansów. Komfortowo, wygodnie i w pięknym stylu. O ile można właśnie Ferrari czy Lambo porównać do jakichś pięknych, szybkich ptaków, o tyle to jest pocisk. Tak. To jest pocisk artyleryjski, dokładnie, który jak się rozpędzi, to nic go nie zatrzyma. Przez to jest piękny. Ale pojawiają się w Polsce, bo jeszcze kilka lat temu AMG, ja pamiętam pierwszy AMG, stałem w korku i zobaczyłem maskę, która się nie kończyła. Ten samochód jechał i ciągle nie było jeszcze kabiny. I zobaczyłem ten znaczek właśnie, 6,7 chyba wtedy była pojemność, bo to te starsze AMG. I ten taki jak rekin, tak, to nieprawdopodobne właśnie. Ten znaczek i to wszystko. Myślę, Boże, co to jest? I zobaczyłem AMG. No tak. No, ale no też dawniej więcej. Zresztą teraz dalej to jest bardzo popularne, że takie typowe sedany, C-klasa, E-klasa, to też są wariantem AMG, ale to jest bardziej, no, dla mnie pod względem stylistycznym to są właśnie taki tuning. A pewnie, że te samochody mają wspaniałe osiągi, ale już te, które są konkretnie, SLS AMG i AMG GT to są samochody zaprojektowane przez AMG, więc nie ma wariantu nie AMG, czyli jakiegoś nie takiego... ma kombi. Takiego cywilnego, nazwijmy to. To jest już ściśle samochód AMG, ekstremalnie sportowy i wiadomo, że to nie chociaż jest... Chociaż Ferrari miało kombi. No jest FF. Tak. No i w przeszłości też była... Było, Sultan Brunei zamówił 40 egzemplarzy, jeśli dobrze pamiętam. Teraz mamy Bentleya SUV-a, który no, moim zdaniem nie za bardzo dobrze robi markę. No właśnie to jest temat na inną rozmowę. Ciekawy, nie mamy już dzisiaj czasu, ale myślę, że do tego kiedyś wrócimy. Jak to się dziwnie dzieje, że na przykład właśnie Bentley mógłby być kombi? Czy mógłby być SUV-em? Czy jest mógłby zapotrzebowanie. Być... No właśnie, więc prawda? Więc powstaje, no. Czekać, kiedy BMW wypuści vana. Albo nie czekać może. Dziękuję bardzo. Fryderyk Zyska, projektant, był naszym gościem. No i trochę o marzeniach dziś porozmawialiśmy. Dziękuję bardzo. Do widzenia.